Święta Bożego Narodzenia mają w sobie niezwykłą magię. Ludzie częściej się uśmiechają do siebie, starają się spędzać czas z najbliższymi. A nie ma Bożego Narodzenia bez choinki. Już po raz czwarty na sieradzkim rynku prezydent rozdał 100 żywych drzewek. Chciałbym, żebyście przy wigilijnym stole, spoglądając na to drzewko, poczuli się sieradzanami, takimi, którzy czują więź z miastem, bo sieradz to jesteście państwo wy. Nie prezydent, nie urząd, tylko sieradz to jesteście wy, którzy każdego dnia budujecie to nasze wspólne dobro. Dlatego prosiłbym, żebyście zabrali te drzewka z przesłaniem pewnym, żebyśmy stali się lepsi, żebyśmy poczuli się sieradzanami, żebyśmy mogli się spotykać. Tradycje i zwyczaje są w budowaniu tożsamości niezwykle ważne. Dzieci z niecierpliwością czekają na świętego Mikołaja. Ten święty jest wspólny dla wszystkich chrześcijan, ale na rynku w Sieradzu jego młode pomocnice zatańczyły taniec bardzo sieradzki. Innym symbolem świąt Bożego Narodzenia na pewno jest choinka. Musi być pięknie ubrana i oświetlona. Dlatego sieradzanie, żeby zabrać drzewko do domu, musieli przynieść ozdoby na miejską choinkę stojącą na rynku. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring Ozdoby na miejską choinkę przygotowywali zarówno najmłodsi, jak i ci nieco starsi sieradzanie. Ci pierwsi dopiero uczą się robić łańcuchy czy gwiazdy, ci drudzy przypominają sobie święta z dzieciństwa. Prezydent Sieradza Paweł Osiewała dziękował wszystkim za udział w tej świątecznej zabawie. A na święta życzę Państwu, abyście mieli czas na to, żeby w tym całym zgiełku, w tej gonitwie, mieli czas na to, żeby się zatrzymać na chwilkę, przeżyć wspólnie te piękne chwile ze swoimi bliskimi i tymi, którzy będą Was otaczali. Życzę Wam dużo zdrowia, drodzy Państwo, dużo radości, a w nadchodzącym roku 2015 spełnienia wszystkich marzeń, które będziecie sobie wyobrażali przy składaniu świątecznych życzeń. Ten przedświąteczny wieczór był magiczny. Zajadaliśmy słodycze od mikołajek, śpiewaliśmy piosenki, z przyjemnością patrzyliśmy na odświętnie udekorowane drzewko. Na chwilę wszyscy staliśmy się trochę dziećmi. Pewnie dlatego tak chętnie robiliśmy sobie zdjęcia z Mikołajem i jego świtą.